Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Anna Karna. Radek Brzuska, bardzo gorąco chciałoby się rzec. Tym bardziej, że na zewnątrz znów mamy piękną jesień tej wiosny, ale żeby leje, troszeczkę... jest zimno, już się trochę do tego przyzwyczailiśmy, ale mamy pomysł, co zrobić, żeby tę sytuację poprawić. Postanowiliśmy zacząć program od piosenki, która jest bardzo żwawa. Energiczna. Optymistyczna. Słoneczna. Jedyna taka na świecie. Dlatego właśnie tak zaczniemy nasz dzisiejszy program. Proszę zostać z nami z kulturalnymi.pl. Tak jest. Zapraszamy na niezwykły koncert Wspomnienie Anny German. Wyjątkowy koncert poświęcony Białemu Aniołowi. Artystce, która ponownie została odkryta w Polsce. Po wielu latach ciszy kompletnej nagle wielki boom i popularność twórczości Anny German, o której twórczości właśnie porozmawiamy za chwilę. Anna German odkrywana na nowo, lepiej późno niż wcale. Można było przez chwilę odnieść wrażenie, że zupełnie przeszła do historii i o niej zapomniano, ale dzięki wspaniałemu serialowi, który pokazywany jest na antenach Telewizji Polskiej, nagle wielka popularność i kolejna młodość, druga młodość jej twórczości. 30 maja już w Filharmonii Narodowej w Warszawie wspaniały koncert, koncert poświęcony właśnie Annie German. To być koncert, może gdzie indziej, taki widowisko, tak jest, Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. W studiu gościmy Andrzeja Rosę, dyrektora Królewskiej Orkiestry Symfonicznej, i Julitę Mirosławską, solistkę. Witamy Was. Witamy. Warszawskiej Opery Kameralnej. Witamy bardzo serdecznie. No jest to projekt niezwykły, który też pojawił się gdzieś na fali popularności Anny German, ale myślę, że takie zmierzenie się z tym repertuarem i z twórczością wcale nie będzie proste. To jest poważne. Ja od razu prostuję. To nie jest na fali popularności, bo projekt powstał prawie 2 lata temu. To znaczy pomysł projektu. W ubiegłym roku ten projekt realizowaliśmy, przymierzaliśmy się do niego, a zbieraliśmy materiały, co zresztą nie było wcale łatwe. Tych materiałów po prostu nie ma. Musieliśmy pisać aranże, dlatego też 80% tych aranży, według których orkiestra zagra koncert, jest pisanych na nowo. Czyli doskonałe wyczucie czasu. Serial nam troszkę pomógł i troszkę przyspieszył pierwszy koncert, ponieważ planowaliśmy pierwsze koncerty latem. Natomiast z uwagi na to, że jako takie główne, pierwsze miejsce wybraliśmy Filharmonię Narodową, jedyny możliwy termin to był właśnie 30 maja. Repertuar, tak jak wspomniałeś, nie jest łatwy, ale zmierzyliśmy się z tym i wydaje mi się, że nam się udało. I to będzie pierwszy tak duży koncert po 30 latach. Po 30 latach, tak. Przez ten cały czas, a tym bardziej od śmierci Anny German, tak dużych koncertów z orkiestrą symfoniczną, z tyloma solistami, bo przypomnę, że wystąpi 7 solistów, wspaniałych zresztą solistów, starannie dobranych, przez tak długi czas koncertu nie było. Obecna tutaj przewspaniała śpiewaczka Opery Kameralnej w Warszawie, Julita Mirosławska, Justyna Reczeniedi, również solistka Opery Kameralnej, będzie Krystian Krzeszowiak, solista La Scali, Piotr Rafałko, tenor, będzie Jacek Silski, piosenkarz musicalowy, znana wszystkim Jasia Trzypiecińska, ale też jako niespodzianka będzie
z nami, wystąpi z nami Władysława Wdowiczenko, solistka opery w Odessie. I tutaj jest taka mała ciekawostka, o której pewnie widzowie nie wiedzą. Pani Władysława Wdowiczenko użyczała głosu Joannie Moro w serialu o Annie German w tych momentach, w tych fragmentach, gdzie nie gra orkiestra, gdzie jest a cappella. My mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten najbliższy koncert 30, bo tych koncertów w całej Polsce będzie bardzo wiele, będą także za granicą, to wszystko można znaleźć w internecie, ale proszę już w tej chwili... Ważne. To jest 30 maja w Warszawie, więc dla tych z Państwa, którzy wtedy będą tutaj. Proszę do nas dzwonić, proszę, już teraz, natychmiast. Czy śpiew Anny German, jej warsztat jest bliższy temu, czym na co dzień dysponują piosenkarze popularni, czy śpiewacy soliści, operowi? Tak. Anna German z natury miała postawiony głos. Co to znaczy? To oznacza, że nie bała się w 66 roku podjąć takiego wyzwania, z którym się zwrócił do niej taki dyrygent, założyciel zespołu Con moto ma cantabile, Olszewski. I właśnie z nimi, z tym zespołem, Anna German wykonała arię Domenico Scarlattiego z opery Tedana Skyros. Już będąc wówczas na fali popularności, 2 lata wcześniej wygrała przecież Tańczącymi Eurydykami, również za Kwitnę Różą, konkursy największe w Polsce. Natomiast z tym programem wystąpiła w Filharmonii Narodowej. Ja mówiąc szczerze, po odkryciu tego faktu, tego, że ona nawiązała taki romans z muzyką klasyczną, stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować, tak? Okazało się wówczas, że te piosenki są mnie bardzo bliskie, również z sentymentów, tak, że rodzice słuchali, że słuchali dziadkowie. I myślę, że te piosenki są bliższe tej estetyce. Będzie można je usłyszeć i zobaczyć to niezwykłe widowisko z udziałem pełnej orkiestry i wielu wykonawców, wielu solistów, nie tylko w Warszawie 30 maja, ale w wielu innych miastach w całej Polsce. To są Zielona Góra, Koszalin, Ełk, Sopot, Świnoujście. Wszystkich miejsc można nie masz szans przeczytać, ale odsyłamy do internetu. Cały folder, także zapraszamy rzeczywiście do sprawdzenia tego w internecie. Dziękujemy za wizytę w studiu. A Państwu chcielibyśmy przypomnieć niezwykły występ Anny German. W roku 70 pojawiła się na opolskiej scenie. Minęły 3 lata od jej strasznego wypadku. Przez te 3 lata bardzo walczyła, żeby powrócić do formy. I oto jak wtedy opolska publiczność powitała ją na scenie. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze. Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej